Na program zaprasza Bonimet, producent zestawu Telomer System Belle Visage, kremów i kapsułek z tarczycą bajkalską. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny w cyklu o koronawirusie. Dzisiaj będzie temat troszkę pośredni, ale myślę, że ważny dla wielu z Państwa, mianowicie konsekwencje noszenia maseczek. Konsekwencją noszenia maseczek jest dyskomfort, który niestety do tego jesteśmy zmuszeni w związku z taką sytuacją epidemiologiczną, jaką mamy. I one mogą powodować na naszej skórze też pewne takie nieładne, niechciane zmiany podrażnieniowe. Będzie to takie zaczerwienienie skóry, będzie to coś, co może nas lekko swędzić. Co wtedy można zaproponować z preparatów ziołowych? Na pewno takim produktem, który będzie dobrze działał, takim surowcem zielarskim, jest tarczyca bajkalska. Korzeń, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej to jest substancja, która ma działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwświądowe. Ona ma bardzo szerokie spektrum działania. I jeszcze jedno, bardzo ważne. Otóż ma działanie antystarzeniowe i stosowane kremu z tarczycą bajkalską może spowodować opóźnienie procesu starzenia. Więc, że tak powiem, coś pięknego, bo dwa w jednym. Możemy uzyskać dobry efekt pielęgnacyjny na skórę, a przy okazji zredukować proces starzenia organizmu. Więc kremy z tarczycą bajkalską rzeczywiście mają bardzo dobre udokumentowanie prozdrowotne i ono jest stosowane zarówno w lekach, jak i w produktach kosmetycznych i w suplementacji diety, bo ją używamy jako produkt, który opóźnia proces starzenia. Ja sam osobiście mogę przyrzec Państwu, stosuję od kilku lat preparat z tarczycą bajkalską doustnie, tam jeszcze są inne składniki, ale to już inna historia. Co się stanie, gdy maseczka wywoła u nas alergię? Bo część z nas ma większą tendencję, większą skłonność do alergii. Wtedy powinniśmy, oprócz tego kremu, który też można oczywiście używać, myć twarz. My zalecamy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki takie specjalne mydło w płynie o własnościach przeciwalergicznych, wspomagających leczenie łuszczycy, też innych schorzeń typu tam trądzik. I tym preparatem zalecamy myć skórę, a potem używać kremów z ekstraktem z korzenia tarczycy bajkalskiej. Jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać. W przypadku alergii dobrym sposobem będzie zażywanie preparatów zawierających w swoim składzie olej z czarnuszki siewnej. Taki preparat w kapsułkach jest najlepszy, dlatego że olej nie paruje, jak to się ma w przypadku picia oleju z butelki. Taki też oczywiście używamy. On jest używany w wszystkich alergiach i w katarze siennym, i w astmie alergicznej, ale też w alergiach skórnych. Zatem trzy postępowania. Mycie odpowiednim mydłem, kremy z tarczycą bajkalską oraz preparaty z czarnuszką siewną. Jeszcze najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy pacjenci mają już problemy z jakimś trądzikiem, też innymi zmianami skórnymi i jeszcze ubiorą na to maseczkę. No to ci niestety najczęściej mają nadkażanie się tych zmian skórnych i wtedy u takich pacjentów warto jest zastosować produkty, które mają w swoim składzie antybakteryjne, antygrzybicze składniki. Tutaj z prawej strony widzicie Państwo receptury takiego kremu ziołowego, który my stosujemy, więc ten krem ziołowy ma w swoim składzie ekstrakt z propolisu, kwiatu nagietka, olej z drzewka herbaciarskiego oraz olej cytronelowy. Są to substancje o silnym działaniu bakteriobójczym i one są w stanie spowodować, iż proces ropny, proces zapalny się będzie hamował i to nie nanosimy na całą twarz, tylko dotykamy tych punkcików, które mają ten proces właśnie chorobowy nasilony, tych czerwonych krostek. Jeżeli ktoś jest uczulony na propolis, można stosować inną recepturę kremu. Tutaj widzicie Państwo ją po prawej stronie, tam jest destylat z oczaru, jest rumianek, jest nagietek, babka lancetowata, krwawnik, olejki eteryczne. On również bardzo skutecznie działa w przypadku
przypadku zakażeń bakteryjnych, grzybiczych, czy też działa przeciwzapalnie. Więc proszę Państwa, można stosować te produkty. Pamiętajcie, że ta czerwca bajkalska, o której wspomniałem poprzednio, również może być używana doustnie jako profilaktyka przeciwko wirusowi, który nas może dopaść, dlatego że ta czerwca bajkalska ma bardzo szerokie spektrum działania, jeżeli chodzi o działanie przeciwwirusowe. Sponsorem programu był Bonimet, producent zestawu Telomer System Belvisage, kremów i kapsułek z tarczycą bajkalską.